jak proste może być drukowanie 3D. Oglądajcie dalej, bo dziś przyjrzymy się drukarce Skriware. Na rynku jest dostępnych wiele różnych drukarek 3D, przeznaczonych zarówno dla profesjonalistów, jak i początkujących. Drukarka Skriware skierowana jest do tej drugiej grupy. Pozwala na rozpoczęcie drukowania w ciągu kilkunastu minut od wyjęcia jej z pudełka. Co ciekawe, na początek nie trzeba mieć żadnej wiedzy związanej z drukiem 3D. W pudełku znajdziemy dwa magnetyczne stoliki, małą buteleczkę z alkoholem do przetarcia stolika, instrukcję obsługi, zapasową dyszę oraz drukarkę. Ustawienie drukarki odbywa się bardzo prosto. Drukarkę włączamy, podłączamy do internetu za pomocą Wi-Fi lub kabla Ethernet i po rejestracji na stronie Skry Marketu możemy od razu drukować modele z ich bazy. Całość nie zajęła mi więcej niż 10 minut. W obudowie znajduje się dotykowy wyświetlacz, co pozwala na bezproblemową obsługę drukarki. Menu zawiera podstawowe funkcje takie jak przeniesienie głowicy do pozycji domowej, wstępne nagrzanie głowicy, zmianę filamentu oraz ustawienia, a także opcję print, dzięki której będziemy mogli wybrać plik znajdujący się na pendrive'ie podłączonym przez gniazdo USB. Konstrukcja urządzenia jest dość masywna i bardzo sztywna dzięki zastosowaniu giętej blachy. Wszystko prezentuje się bardzo dobrze i śmiało może stać w pokoju na biurku. Na uwagę zasługuje również nietypowo zbudowana oś Z, która wystaje ponad obudowę. Objętość robocza to 15x15x13 cm i uważam, że w zupełności jest wystarczająca. Drukarka podczas pracy jest dość cicha, jednak przy dłuższych wydrukach uruchamiam ją w osobnym pokoju. Nie znajdziemy tutaj podgrzewanego stołu, jednak nie uważam, żeby to był problem przy drukowaniu filamentem PLA, ponieważ dołączone stoliki dają doskonałą przyczepność. Drukarka korzysta z filamentu PLA o średnicy 1,75 mm, który można umieścić we wbudowanym wieszaku po lewej stronie drukarki. Filament jest dostępny w szerokiej gamie kolorów u wielu różnych producentów, jednak Skriware zaleca używanie ich filamentu, deklarując jego najwyższą jakość. Mówiąc o filamencie Skriware, nie mogę pominąć tego, jak przyjemnie mi się nim drukowało. Można drukować nim w stosunkowo niskiej temperaturze 195 stopni Celsjusza, uzyskując matowe wykończenie górnych warstw. Wydruk z marketu Skriware odbywa się poprzez proste naciśnięcie przycisku print przy wybranym modelu. Plik jest automatycznie wysyłany do drukarki i rozpoczyna się proces drukowania. Aby wydrukować model spoza Skry Marketu, należy skorzystać z darmowego oprogramowania Cura i załadować do niego model w formacie STL, a następnie wygenerowany plik G-code zgrać na pendrive'a i uruchomić na drukarce. Skriware udostępnia pliki z ustawieniami do programu Cura, więc nie musimy się martwić o jego samodzielną konfigurację. Podczas wydruku na ekranie widoczna jest temperatura, którą w każdej chwili można zmienić za pomocą przycisków plus i minus, przewidywany pozostały czas oraz pasek postępu. Wydruk można w każdej chwili zapauzować lub zatrzymać. Wydruki są w jakości, którą oceniłbym jako dobrą, jednak wraz z kolejnymi aktualizacjami powinna się ona poprawiać. Drukarka oferuje rozdzielczość od 0,05 mm do 0,3 mm, dzięki czemu możemy wydrukować szybko model w niskiej rozdzielczości lub skorzystać z niższej warstwy, aby uzyskać lepszą jakość. Podczas okresu testowego kilka wydruków miało problem z chłodzeniem warstwy, jednak po kontakcie z Rafałem ze Skriware udało mi się je wyeliminować. Pomimo, że na znanym portalu aukcyjnym kupimy drukarkę już za 1000 zł, jest to nadal zestaw, który trzeba złożyć. Najczęściej jest to wersja rework drukarki Plus i3, a silniki w zestawie są używane. Drukarka Skriware za nieco ponad 3,5 tysiąca złotych oferuje doświadczenie plug and play, dotykowy wyświetlacz oraz łączność bezprzewodową, a także aktualizację oprogramowania. Drukarka jest produkowana w Polsce, co jest dodatkowym atutem. To by było na tyle o drukarce. Dziękuję firmie Skriware za udostępnienie mi egzemplarza do testów i zachęcam wszystkich zainteresowanych do odwiedzenia strony skriware.com. Tam można sobie zobaczyć więcej szczegółów. Jeśli film się Wam podobał, to możecie zostawić mi łapkę w górę. Jeżeli nie, no to łapkę w dół. I do zobaczenia następnym razem. Ryan Little.